Gość Radia Zachód. Dzień dobry. Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan poseł Krystian Kamiński, lider Konfederacji w Województwie Lubuskim. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dwa miesiące prawie dwa miesiące wojny na Ukrainie, dwa miesiące bohaterskiej obrony Ukraińców, także działań pomocowych w Polsce, na świecie, reakcji międzynarodowych. W jakim punkcie w Pana ocenie w, w tym momencie jesteśmy? No na pewno Rosji nie dało się te podstawowe założenie, które mieli, czyli obalić rząd w Kijowie, e, wsadzić tam prawdopodobnie Janukowicza, bo on był ku temu przygotowany i po prostu przejść do, um, do faktów dokonanych, czyli żeby Zachód zaakceptował tę zmianę i po prostu prowadzić dalej swoje działanie. E, Ukraińcy przy wsparciu naturalnie Stanów Zjednoczonych i w mniejszym stopniu świata zachodniego udało się odeprzeć ten atak. No i teraz sytuacja robi się bardziej skomplikowana. Skomplikowana, bo na południu i na południowym wschodzie, już y, wojska rosyjskie y, jednak parły do przodu, i dalej prą do przodu. Tamte siły są bardziej zmasowane. Kluczowy moment wojny. Nie, no kluczowym momentem wojny, moim zdaniem, był ten początkowa faza mm -hmm. i ta próba desantu na Kijów, że to się nie udało, bo dzisiaj już nie mielibyśmy o czym rozmawiać po prostu. Dzisiaj będzie po prostu to, co działo się w 2014, że Rosja umocni się, czy będzie na tych terenach i będą ciągła wymiana ognia. No i pytanie teraz. Na ile, na ile Stany Zjednoczone, na ile świat zachodni jest w stanie dozbroić Ukrainę, żeby jednak przełamała tamten front i doprowadziła do tego, że Rosja będzie musiała się wycofać i będzie chciała jakichś rozmów pokojowych, nazwijmy to, na ile, na ile tutaj cokolwiek się uda. No bo jeśli się nie uda to, no to będziemy mieli impas jak w 2014 i przez następne 8 lat znowu będzie się tliło, aż Rosja po raz kolejny będzie próbowała zdusić Ukrainę. Czekamy na rozwój wypadków. Z panem posłem często analizujemy sytuację u naszych zachodnich sąsiadów. Wczoraj konferencja kanclerza Scholza, która w ocenie ekspertów jednak nie wnosi żadnego przełomu, Niemcy nie zmieniają swojego podejścia ani do Rosji, ani do kwestii sankcji. Dlaczego tak jest? No, Niemcy przez wiele lat się uzależnili od Rosji, jeśli chodzi o węglowodory. Dzisiaj ponad 60% gazu niemieckiego pochodzi z Rosji. Niemcy odłączali chociażby energię jądrową. w Końcem zeszłego roku odłączyli trzy elektrownie. Końcem tego roku mają odłączyć ostatnie trzy i z tego się nie wycofują. W związku z tym muszą skądś jednak tą energię czerpać. Muszą mieć ciepło w domu, muszą mieć prąd. No i dzisiaj nie mają specjalnie alternatywy. Tego. Niemcy bardzo niechętni są jakimkolwiek sankcjom. Zresztą człowiek miał wrażenie, że na początku, jak wybuchła ta agresja Rosji na Ukrainę, to Niemcom zależało, żeby jak najszybciej to się skończyło. Jakkolwiek, żeby się skończyło. No dobrze, ale jaki to jest prognostyk dla Europy? Jaki to jest prognostyk dla Unii Europejskiej? Dla, 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 dla naszej sytuacji na kontynencie? No to jest po pierwsze uświadomienie sobie, że państwa mają różne interesy, pomimo, że są chociażby w jednej strefie gospodarczej, jak Polska i Niemcy w Unii Europejskiej to jednak te interesy politycz, polityki międzynarodowej mamy różne. W różnym stopniu działamy, w różnym stopniu widzimy zagrożenie i inaczej do niego podchodzimy. Polska czuje się bezpośrednio zagrożona agresją rosyjską, w związku z tym stara się odejść od zależności chociażby węglowodorów, żeby ta siła nacisku była mniejsza. Niemcy tego bezpośredniego zagrożenia nie czują, w związku z tym nie mają takich obaw, żeby być uzależnionym, żeby stamtąd brać te tańsze surowce, aby ich gospodarka funkcjonowała, aby mogli. Po ta, w tańszych kosztach żyć. Także no musimy to widzieć, musimy wiedzieć, że w Unii Europejskiej nie jest tak, że wszyscy współdziałają ze sobą i dla dobra wszystkich. No, Nord Stream 2 tego, czy Nord Stream 1 jest w dalszym ciągu tego najlepszym przykładem. Niemcy przecież cały czas kupują gaz z Rosji. Dziennie paręset milionów euro jest przelewane do Rosji i z, między innymi z tych pieniędzy ta wojna jest finansowana. A co zmienia się w, w kontekście mm, świata dyplomacji, e, e, po, pozycji Berlina i na przykład pozycji Warszawy? bo mówi się o tym, że Polska w tej chwili jest hubem dyplomatycznym i, i rola Polski bardzo wzrosła. Ja bym nie przeceniał tego. To jest bardzo, mam wrażenie, nasz punkt europejski, że my w ogóle tak zwracamy na to uwagę. Dziwnie, jakbyśmy nie zwracali, tak? Nasz europocentryzm, bliskość tej granicy, bliskość tej wojny skłania nas na patrzenie tak na tą wojnę, że to jest najważniejsze, co się dzieje na świecie, ale dla Chin czy dla Stanów Zjednoczonych wojna na Ukrainie jest jednak mimo wszystko podobna do wojny w Syrii. Wiedzą, że się dzieje, ale nie jest dla nich centralnym punktem odniesienia. Zresztą ani Chiny, ani chociażby Indie nie potępiły nie potępiły Rosję za ten atak w żadnym momencie, czyli połowa ludzkości w ogóle jakby nie jest zainteresowana tym. Także no, z naszej perspektywy się coś zmieniło, bo dzieje się to przy naszej mhm. granicy, ale z perspektywy świata to jest jeden z wielu konfliktów, który się dzieje na świecie i tak naprawdę z perspektywy Stanów Zjednoczonych i Chin, czy teraz Ukraina ma 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, jak było jeszcze przed 24 lutym, czy będzie miała 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, nie ma aż takiego znaczenia niestety. Nie, na niedawnym forum w, w Mikołajkach część polityków optowała za takim rozwiązaniem, ma polityków opozycji by powstała Unia Polsko-Ukraińska, jak Konfederacja ocenia ten projekt? Nie, no zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie byłoby to z korzyścią. Połączenie chociażby systemów politycznych, gdzie po ich stronie w dużej mierze oligarchowie wpływają na system polityczny, no byłoby dla nas katastrofalne w skutkach, jeśli u nas by mieli też jakiekolwiek wpływy. Dodatkowo, no po tym jak ta wojna, mam nadzieję, szybko się skończy, duża część funduszy pójdzie na odbudowę Ukrainy. W związku z tym Polska musiałaby dużą część, gdzie byłoby potrzebne na rozwój, naszych województw mm -hmm. musiałaby oddać na rozwój Ukrainy. No wiele problemów jakby politycznych by się nawarstwiało. Ale Ukraina w Unii Europejskiej? No to jest właśnie jeden z kolejnych problemów. Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej w momencie, gdzie nie ma ustalonych i pewnych granic. Nikt nie pozwoli sobie na otwarcie granic, na otwarcie wejście do strefy Schengen w momencie, gdzie nie wiadomo, gdzie te granice na zachodzie są. Także to jest dzisiaj trochę fikcyjne mówienie o tej Ukrainie w Unii Europejskiej, w NATO. Nikt nie weźmie Ukrainy w takiej formie, bez pewnych granic, do żadnych z tych struktur. Ro Rosja musiałaby zostać pokonana i przyjąć te warunki. Dokładnie, a nie zanosi się na to. Dodatkowo, jeśli Rosja miałaby zostać pokonana, to musiałaby zostać pokonana w Rosji, na terenie Rosji, a na to się nie zanosi, no bo wszyscy wiemy, jaką arsenałem jądrowym dysponuje Rosja i zapowiedziała to jej, każdy jest raczej przekonany, że do tego dojdzie, jeśli zostałyby naruszone granice Federacji Rosyjskiej, to użyłaby po prostu tej broni. Zostawmy politykę międzynarodową i wojnę, choć ona oczywiście Oddziaływuje na inne obszary aktywności, ale czy to nie jest tak, że teraz państwo jako opozycja, konfederacja jest w opozycji przecież do, do rządzących, jesteście w, w trudnym położeniu, dlatego że no, wszystkie, całe nasze zainteresowanie, jesteśmy skoncentrowani na tym temacie. Rząd tutaj działa, premier działa, prezydent działa, i teraz, jeśli państwo chcielibyście wrzucić na tak zwaną agendę jakieś inne tematy, to zaraz zostanie podniesiony głos. Że no to nie jest czas i to nie jest miejsce. Jak to jest ze świadomością znaczy, do opozycji? Wydaje mi się, że żyjemy też trochę w świadomości medialnej, że w mediach cały czas ta wojna jest, tak jak wcześniej chociażby był cały czas temat covid a A jeśli wyjdzie się do ludzi, to przede wszystkim kwestia inflacji, kwestia drożyzny, kwestia tego, że jak pojadą na stację benzynową, to mają po 7 zł benzynę, kwestia podwyżek to jest kwestia, która ich na co dzień dotyka, kwestia podniesienia stóp procentowych. Mhm. Każdy, który ma kredyt, o tym wie. Jeszcze początkiem roku, czy tam końcem zeszłego roku ze średnich zarobków w dużych miastach 30% szło na opłatę mieszkania i kredytów. Dzisiaj, według wszelkich statystyk to już jest ponad 60% i tym ludzie na co dzień żyją, bo z jednej strony to, co się dzieje w świecie, obserwują w mediach, z drugiej strony, jeśli w portfelu zaczyna brakować pieniędzy, jeśli już nie można zaplanować wakacji, jeśli już człowiek się zastanawia pod koniec miesiąca, z czego będzie żył, to to jest ten punkt, który dotyka te bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednak podstawowe. I ja właśnie wychodzimy. opozycja przedstawia propozycję i mówi, że należy zachować się w taki, a nie inny sposób. To co w takim razie teraz rządzący powinni zrobić? żeby ulżyć Polakom? Jakby to jest wiele kwestii. Po pierwsze, jeśli podniesienie stóp procentowych następuje i podniesienie kredytów, to, jest, to jednocześnie powinno następować podniesienie, podniesienie oprocentowania chociażby lokat. To jest jedna z rzecz, o których mówimy, dlaczego rząd tutaj nie naciska na banki, żeby jednocześnie to podniesienie lokat było, żeby ludzie nie tracili pieniędzy. A może nacisnąć rząd na banki? No, jeśli banki są państwowe, PK, chociażby to tak, mhm. powinien to robić. Powinien jednocześnie wysokie oprocentowanie być lokat naszych oszczędności, tak abyśmy nie tracili tych pieniędzy, tak abyśmy też mogli te pieniądze trzymać, aby nie trzeba było na bieżąco wydawać. Naturalnie kolejny temat, to temat obniżki podatków, temat wydatków, chociażby ostatnia kwestia, którą debatowaliśmy cały miesiąc temu w sejmie, wydanie 620 milionów na dofinansowanie do dekoderów i telewizorów w związku ze zmianą częstotliwości. Krytykowaliśmy to, bo to jest absurdalny pomysł. Tych 620 milionów, 50 milionów to koszty obsługi, nie ma drugiego tak drugiego programu. W w Polsce, jako jedyni, jako konfederacja złożyliśmy odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, ale naturalnie reszta opozycji już nie miała oporu przed rozdawnictwem i to jest moim zdaniem ślepy załóg. W momencie, gdzie będziemy musieli zwiększyć wydatki na NFZ, na zbrojeniówkę, będziemy prawdopodobnie wydać około 1% PKB na pomoc Ukraińcom no To nie możemy wydawać tutaj po boku bilionów złotych na bezsensowne programy, bo naprawdę zadłużymy się, a w związku, że się zadłużymy, nie będziemy, będą musiały zostać podniesione podatki. To, co dzisiaj jest, czyli obniżenie chociażby te podatki na paliwa, nie będzie mogło zostać utrzymane w momencie, gdzie państwo nie będzie na to stać. A tutaj kolejne uderzenie będzie, bo podwyższenie o znowu 15% VAT na paliwo, no to jest złotówka prawie do góry. I kończąc, każdy o tym się zdaje. pytanie o sytuacji w samej Konfederacji, no także w kontekście, wojny wskazywano, że poparcie dla pana ugrupowania nieco spadło pod wpływem no, tego, że światłodzienne ujrzały opinie. One wcześniej także były wygłaszane na przykład przez posła Brauna czy posła korwina Mika, jak to jest w tej chwili. Czy ta cała sytuacja nie wpłynie także na no, koalicję, którą utworzycie w Konfederacji? No ostatnie dni pokazują, że sondaże wróciły do poziomu między 6 a 10%, co jest z rozbieżnością, ale wróciły do poziomu sprzed 24 lutego. Nie wpłynie na działanie konfederacji, bo nasi wyborcy oczekują od nas przede wszystkim jedności tego, że jesteśmy razem pomimo pewnych różnic w różnych zakresach, ale jesteśmy razem, współdziałamy, dlatego pięćdziesiąt tysięcy osób zaufało nam ponad dwa lata temu, dlatego w wyborach prezydenckich ponad 1 300 tysięcy osób nam zaufało i dlatego będą nam ufać dalej, bo potrafimy pomimo pewnych rozbieżności współdziałać i postawiać na te ważne akcenty dla Polaków, czyli przede wszystkim tutaj. Mówię o tym, żeby Polacy mogli bezpiecznie żyć oraz żeby mieli wystarczająco pieniędzy, żeby funkcjonować. Poseł Sebastianowi Chrystianowi Kamiński Konfederacja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.